Siemanko, już nie taki środowy poranku. Telewizja Lechu podróżuje. Witam Was w epoce lodowcowej. Słuchajcie, na dole można chodzić w t-shircie. Dobrze, że mam polar pod spodem, mam kurtkę, zabrałem. Bo jak tam wejdziecie, nawet tu wieje, ale mnie, ale tam chcę urwać głowę. Pokażę Wam tu naokoło, jak to wygląda. Jest niesamowicie, słuchajcie. U góry jest tak zimno przy tym lodzie, że ja zrobiłem szybko trochę filmu na główną kamerę i po prostu uciekłem w dół. Kapuca, żałuję, że nie zabrałem czapki tej, które miałem na Kjord, tej zimowej, takiej no jesienno-zimowej, bo naprawdę strasznie wieje. Tu, żeby nie wiało, trzeba by gdzieś dosłownie kucnąć za kamieniem, będzie lepiej. Słuchajcie, było chwilę słońce, teraz zaszło. Jest niesamowite miejsce. Mamy tu niecałe 3 km było dojścia. Na dole pisało kilometr 400. Ja nie wiem gdzie, do jakiego miejsca, ale mi wyszło na Garminie znowu prawie 3 km. Czas, godzina 15 minut wejścia. O, idzie znowu słońce. Byliśmy tu pierwsi. O 7 wstaliśmy, gdzieś z 25 km stąd na parkingu spaliśmy, bo już było późno, 23. Także byliśmy na tym parkingu pierwsi. Tam jest na dole łódka, którą możecie sobie popłynąć. Tu jest, jak się zaczyna to jeziorko, jest taki pomost i możecie ominąć tam te wszystkie skałki, które się idzie. Ogólnie droga jest lajtowa, bardzo fajna. Zobaczycie to na głównej kamerze. Jak dacie suba i napiszecie komentarz, to będziecie wiedzieli o następnych wszystkich filmach, bo będziecie mieli powiadomienia. Także zapraszam do subskrypcji kanału. Piszcie komentarze, jak się Wam podoba. Bierz. Mamy, o, Beata znalazła fajny kamień. Mamy już jeden kamień tam spod jednego lodowca. On wygląda, jakby był... Ty go brałaś. Podobno go nie... Jadnie, ja Ci mówiłem, żebyś go zabrała. O, ma taki kamień. On wyglądał, jakby był cały ze srebra. Dobra, ale może gdzieś jakiś jeszcze znajdziemy fajny taki. Także słuchajcie, jeżeli będziecie na dole i jest ciepło tak teraz na dole i wyjdziecie z auta w t-shircie, będzie Wam ciepło, weźcie przynajmniej do plecaka sobie porządny polar albo i kurtkę windstopera. Bo jak tu wejdziecie na górę, dzisiaj jest 13 sierpień, jest bardzo zimno u góry, bardzo jest. A tam tak wieje, że ja nie byłem w stanie tam dosłownie ustać, tak wiało. Tu jest fajne miejsce przy tym pomoście. Aha, no i nie skończyłem, że tą łódką jak płyniecie, to kosztuje, jakbyście nie chcieli, to minąć 50 noków. Tyle kosztuje. O, tam jest już drugi turysta, który dotarł tam, robi zdjęcia. O, już się ubrał, bo on był inaczej ubrany. Tam jest strasznie zimno. Także zapraszam na filmy z Norwegii. Pan Nowicki tu też był, którego pozdrawiam serdecznie, jakby czasami przez przypadek trafił na ten kanał. Niesamowite miejsce. Tam są ubikacje, jest parking, ławeczki, tam sobie zjemy zaraz śniadanie, ugotujemy herbatkę. Piszcie, czy się Wam podobają te filmy, czy nie. Jest tu niesamowite miejsce. Naprawdę. No trochę tu ten ostatni odcinek, dosłownie tam od tej trawy takiej, to jest takie wspinanie się. A tam to jest taki lajcik. No ale nie wiem, jak to jest, powiedzcie mi, przecież Garmin zawsze dobrze pokazuje, pokazywało 1,4 km, no a wyszło nam prawie 3, no 2,950 jakoś tak. Właśnie jeszcze raz na ten piękny niebieski kolor. Pokażę Wam, jak ta woda
tu wygląda. Woda jest w ogóle jakaś taka zielonkawa, cała ta droga. Przepiękne widoki. Słuchaj, my tu jedziemy i tu czasami jest tak, że można 80 jechać, ale tu się nie jedzie 80, chyba że miejscowy, bo on to ma na co dzień. Ja wam powiem, tu jest tak pięknie, że nam głowa chodzi od lewej strony do prawej. Cały czas stajemy, cały czas robimy zdjęcia. To jest niesamowite. Niesamowite. Zobaczcie, jak tu się ta woda kotłuje. O, tu już jest chłód. Tu już jest chłód. Parę stopni dosłownie w minus. Od tamtej temperatury, gdzie zaczynałem. Naprawdę, jak ktoś tu nie był, ja bym nie wierzył, że może być taka różnica temperatur. Betty tam czeka, tam jest fajnie, tam nie wieje. Wodospady szumią. Tu nie wolno wchodzić po lewej stronie. Nawet nie wiem, czy tu wolno, gdzie ja jestem, ale tam jest zagrodzone, żeby nie iść. Bo wiecie, ludzie robią te zdjęcia, ja to nazywam ostatnie zdjęcie z wakacji. Na samych końcach stoją. Teraz znowu jacyś Polacy gdzieś tam się zabili, gdzieś spadli. W marcu małżeństwo gdzieś tam znowu spadło. Ja tego po prostu nie rozumiem. Patrzcie, słońce. Haha, mamy troszeczkę słońca. A na dole byliśmy na tym punkcie widokowym, znaczy 130 km stąd. I tam jest ta miejscówka Flam. Tam w tym fiordzie przypływają potężne te giganty statki. No, jak myśmy tam wczoraj byli, to nie było ani jednego. Tam jest ta kolejka Flambana. Nie jechaliśmy nią, bo było wszystko już wykupione, już było późno, była 19. A koszty, wam powiem, są takie. Można jechać w górę samo i na dół na przykład rowerem zjechać, bo tam ten pociąg bierze też rowerzystów. Na dole wypożyczają rowery. No myśmy oczywiście tego nie robili. Myśmy tylko sprawdzili, nagrali wam, jak wszystko cenowo wygląda. Także słuchajcie, jak będziecie chcieli tą Flambaną jechać, godzinę do góry się jedzie, godzinę w dół. I koszt to jest około 750 noków tam i z powrotem. W górę, jak się jedzie w górę, to gdzieś jest plus minus połowa ceny. Albo było chyba 320, a w dół jakoś inaczej. To było o 19:40. Ostatni był tylko chyba zjazd, bo już wjazdów nie było. Siądę sobie, bo po tych górach jest co tu chodzić. Także zapraszam. Widzimy gdzieś turystów nowych? Nie, tylko ten chłopak wszedł i my pierwsi. No parking był puściutki, zobaczcie ile teraz jest aut tam. Aha, i wjazd, jest tu kamera na początku tej drogi i sczytuje wam tablicę. I za najmniejsze auto osobowe jest 50 noków. Tyle się płaci. My będziemy schodzić powoli w dół. Powoli w dół. Ja już chyba nic już nie będę kręcił kamerą, bo mam wszystko nakręcone z całego podejścia tam. Jaki jest ten szlak. Będziecie go mogli zobaczyć po moim powrocie. A te hopki, co tu ja to nazywam, takie te rakietki postawione, pięknie wyznaczają ten szlak. Także jest to oznaczenie naprawdę do dzieci, bo nic się tu nie zgubi w tym lasku. Tam, zobaczcie, co tam się dzieje z tymi falami. Norwegia to jest inny świat. Nie można go porównywać z żadnym południem Europy. To jest po prostu całkiem coś innego. Także pozdrawiam wszystkich moich widzów. Dzięki wam bardzo za te komentarze. Jak ktoś dotrwał do końca, to mu życzę dużo zdrowia ode mnie i od Betty.
trzymajcie się jeszcze raz i zapraszam na nowe filmy z Norwegii.